O tym, że do świata przestępczego dołącza coraz większe grono młodych ludzi, policyjne statystyki alarmują od dawna. Zdarzają się jednak takie sprawy, które zaskakują nawet samych policjantów. W Jastrzębiu-Zdroju zostali oni wezwani do kradzieży dwóch zabawek wartości niecałych 10 zł każda. Sprawcami byli dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat. Zgłoszenie o kradzieży sklepowej, do której doszło na ulicy Podhalańskiej, otrzymaliśmy wczoraj kwadrans po godzinie 18. Policjanci, którzy udali się na miejsce, nie kryli zdziwienia, kiedy pracownik ochrony wskazał im sprawców tej kradzieży, bowiem okazali się nimi dzieci. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat tak zafascynowali się zabawkami, że postanowili je sobie zabrać. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodzicom, natomiast towar wrócił do sprzedaży. Jak mówi rzeczniczka Jastrzębskiej Policji, kradzieże będące udziałem tak małych dzieci należą do rzadkości, jednak mimo wszystko czasem do nich dochodzi. Myślę, że profilaktyka i takie hasła na pewno odniosłyby jakieś skutki, ale myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że dzieci niejednokrotnie kradną po prostu nie z powodu chęci posiadania danej rzeczy, jak po prostu z czystej ciekawości. Dlatego też z apelem zwracamy się szczególnie do rodziców, aby bardziej nadzorowali, co ich pociechy robią w czasie wolnym. Dwójką młodych rzezimieszków zajmie się teraz sąd rodzinny.